Witajcie kochani w kolejnym odcinku Przebudzenia Piąta Rano. Nie ustajemy bez względu na to, czy są wakacje, czy też nie. Od Pana Boga nie mamy wakacji, każdego dnia zaczynamy dzień z Nim. Tak więc kochani, startujemy. Dzisiaj jest dosyć smutny dzień dla mnie, dlatego że byłam na pogrzebie mojego przyjaciela, człowieka, którego znałam prawie 30 lat, którego bardzo ceniłam. Niesamowity nauczyciel, taki prawdziwy człowiek z pasją, który uczył się z różnych źródeł, wysysał wiedzę w czasach, kiedy jeszcze nie było takiej dostępności i rozwijał swój umysł. Za każdym razem, kiedy się z nim spotykaliśmy, z moim mężem, to sypał różnymi sentencjami, mądrościami, także robiliśmy notatki, opowiadaliśmy potem o tym, o jego życiu, o jego spostrzeżeniach I z jednej strony to jest smutny dzień, z drugiej strony cieszę się, że Bóg pozwolił mi poznać takiego człowieka, ale powiem Wam, że to uczestnictwo w pogrzebie zawsze skłania do takich pewnych rozmyślań odnośnie śmierci, odnośnie tego, co będzie z nami w przyszłości, że człowiek jest jednak bardzo kruchą istotą i teraz jesteśmy, za chwileczkę nas nie będzie. I to jest dobry czas. Dobrze jest być w domu żałoby, tak jak mówi Biblia. Dobrze jest smucić się w taki zdrowy sposób, zastanawiając się nad swoim życiem, analizując stan swojego serca, czy jest w nim Bóg, czy przyjęłam Zbawiciela Jezusa Chrystusa do swojego życia, czy On jest tą żywą siłą, która mnie napędza, czy Jego życie jest we mnie. Ponieważ kiedy zasnę, a potem się obudzę, bo będzie zmartwychwstanie, muszę mieć pewność, że będę po właściwej stronie. I teraz jest ten czas, żeby tą pewność mieć, żeby przyjść do Boga i sięgnąć po to, co On dla nas ma. Franek, który umarł i na którego pogrzebie dzisiaj byłam, często mówił, że z każdym człowiekiem trzeba spróbować wybudować pewien most. Jakikolwiek most. Jeżeli się nie uda tego mostu wybudować, to żeby przynajmniej spróbować wybudować kładkę. I bardzo mi się podoba taki akcent kładziony na relacje, na to, że człowiek, drugi człowiek jest największym wyzwaniem dla nas tutaj na ziemi. Jezus powiedział, że poznają nas po miłości, stawiał nam wyzwanie, żeby kochać bliźniego swego jak siebie samego. I ten drugi człowiek i relacja z nim jest w centrum Ewangelii, jest centrum całej Biblii. Bóg powołuje nas do tego. I w tym kontekście dzisiaj chciałabym sięgnąć do takiego wersetu, który jest bardzo pokrzepiający, jeśli chodzi o naszą przyszłość i to, że umrzemy. Może nie wszyscy, ja liczę na to, że nie, że doczekam żywo przyjścia Pana, ale nawet jeżeli nie, to mogę mieć nadzieję i nie muszę się smucić. Jest taki werset w Księdze Hioba, numer 25, w rozdziale 19. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie. Z człowieka niewiele zostaje i może to być smutne, ale z drugiej strony wiedząc o tym, że Bóg nas stworzył i On ma nas w swoim ręku od początku do końca, kiedy byliśmy prochem, nie było nas i potem zostaliśmy stworzeni i również później, kiedy przestaniemy istnieć, to cały czas będziemy w Bożych rękach. Ta świadomość, że nasz Odkupiciel żyje i że On jako ostatni stanie nad naszym grobem, że On będzie tym, który nas obudzi, kiedy będzie dzień zmartwychwstania, że Jego twarz zobaczymy jako pierwszą, kiedy tylko otworzymy oczy ponownie, jest niesamowitą nadzieją i jest to pokrzepiające, bez względu na to, ilu mam teraz przyjaciół, ile tych relacji zdrowych udało mi się wybudować. Bez względu na to, czy ktoś będzie o mnie kiedyś pamiętał, czy też nie, mogę mieć tą pewność, że mój przyjaciel, Jezus Chrystus, będzie ze mną, bo ja Mu zaufałam. I ja Go nazwałam swoim przyjacielem, ja Go wpuściłam do swojego życia, ja pozwalam Mu rządzić w swoim życiu. Podporządkowałam wszystko tak, żeby podobać się Jemu. W każdym razie staram się podporządkować wszystko. I dlatego mogę mieć tą ufność, tak jak Hiob, który również mówi takie słowa, ja wiem, że Odkupiciel mój żyje.
ja wiem, komu zaufałem. Ja wiem, że wierzę w Boga, który jest żywy, a nie martwy. I ja wiem, że On czeka na mnie tam po drugiej stronie. Nie muszę się bać śmierci. Nie muszę robić różnych dziwnych rzeczy w takim strachu przed śmiercią. Tak jak ludzie czasami posuwają się do rzeczy, do robienia rzeczy niemoralnych, do przestępowania Bożych przykazań, do takiego życia poddaniu się władzy diabła, dlatego, że się boją stracić życie, albo boją się stracić, nie wiem, swoją rodzinę. Nie muszę być w takiej sytuacji, ponieważ wiem, że mój Odkupiciel żyje i wiem, że On zasila moje życie. I nawet jeżeli miałabym dzisiaj umrzeć, to wiem, że Jego zobaczę jako pierwszego, kiedy tylko się przebudzę. I będzie ciąg dalszy. I tak naprawdę będzie ta główna część mojego życia dopiero w tej wieczności się rozegra. I oczywiście łatwo jest o tym mówić, kiedy nasze życie nie jest zagrożone, kiedy nie spodziewamy się śmierci, kiedy nie jesteśmy śmiertelnie chorzy. Prawdziwe próby przychodzą właśnie wtedy, kiedy diabeł próbuje nas straszyć. Ale wierzę w to, że musimy umacniać swoje serca teraz, kiedy jest dobrze, w miarę, bo wiadomo, że każdy z nas ma problemy. I to widmo śmierci, choroby, cierpienia gdzieś tam zawsze na horyzoncie jest. Ale kiedy nie ma jeszcze tragicznej sytuacji, musimy wykorzystywać czas i budować swoje serca właśnie takimi wersetami, budować swoją relację z Jezusem, wykorzystując każdą chwilę na to, żeby upewniać swoje serca, umacniać swoje serca. Także kiedy przyjdzie ten cios od życia, od okoliczności, od różnych sytuacji, a my wewnętrznie będziemy zbudowani. Będzie pewna konstrukcja w nas wybudowana w postaci Bożego Słowa, które nas zapewnia odnośnie tego, co będzie w przyszłości. Tak więc nie będziemy gdzieś panikować i bać się pewnej niewiadomej, ponieważ już będziemy wiedzieli, jaki będzie kraniec naszego życia, jak ta cała historia się skończy. To codzienne budowanie jest jak budowanie domu na skalę, o którym mówił Jezus. Jeżeli słuchamy Bożych słów i zaczynamy w nie wierzyć, oczywiście wtedy, kiedy jest łatwo, to będzie nam również łatwiej uwierzyć, kiedy będzie nam ciężko. Tak naprawdę, kiedy będzie nam ciężko, to będą jedyne słowa, które będą nam dawały nadzieję i będziemy jeszcze chętniej do nich wracać. Jeszcze mocniej będziemy się ich trzymać. Tak więc w tym dniu zadumy nad śmiercią, nad moim losem, nad tym, że ci, których kochałam, odchodzą, pokrzepiam swoje serce łaską, która jest w Jezusie Chrystusie, moim przyjacielu, który mnie nigdy nie zostawi. Nawet jeżeli wszyscy mnie zdradzą i zostawią i nikt nie będzie o mnie pamiętał, to On będzie pamiętał, bo On jest najbliżej mojego serca. Ja Ci dziękuję, Jezu, za to. Dziękuję Ci, że mogę mieć tą ufność. Mogę mieć tą ufność. I teraz, kiedy żyję na tej planecie i widzę, jak wiele osób, które kiedyś mnie lubiły, teraz mnie nie lubią, kochały, teraz mnie nie kochają, zostawiają mnie na pewnym etapie mojej drogi, widzę Twoją stałość i mogę jedynie powiedzieć dziękuję. Wielbię Ciebie, mój Królu, mój Zbawicielu, za to, że jesteś tak stały, że nigdy mnie nie zostawiasz samej, że u kresu moich dni będę z Tobą i również kiedy się przebudzę, kiedy Ty przyjdziesz i będzie zmartwychwstanie, również będę patrzeć na Twoją twarz i w Tobie pokładać nadzieję. Dziękuję Ci za to. Amen. Ciekawa jestem, czy Wy również macie takie dni, może nawet miesiące, kiedy myślicie o śmierci i udało Wam się, właśnie czytając Słowo, pokrzepiając się w relacji z Jezusem, w modlitwie, wznieść się ponad ten strach
i zwyciężyć, wybudować dom na skalę dzięki temu, co Bóg do was powiedział. Być może byliście w takich sytuacjach, gdzie naprawdę widzieliście to widmo śmierci, już było bardzo blisko, tak? Kiedy może nawet umieraliście, była jakaś śmiertelna choroba, ale Bóg pomógł wam przejść przez to i również tak psychicznie, wewnętrznie, emocjonalnie zbudowaliście swoje serca. Jeżeli przeżyliście coś takiego, to proszę napiszcie w komentarzu. Wierzę, że wiele osób, które ogląda te filmy teraz, być może są w trudnej sytuacji, potrzebują właśnie twojej historii, zwycięstwa nad ciemnością, nad tym widmem śmierci, i twoje słowa będą po prostu zbudowaniem. Dlatego napisz swoją historię, napisz słowa, które Bóg do ciebie powiedział, co ciebie podniosło. Wierzę, że będzie to takim lekarstwem dla wielu osób, które teraz są potrzebujące. Dziękuję wam bardzo, kochani, za ten wspólny poranek, pełen zadumy. I do zobaczenia jutro. Widzimy się. Pa, pa.